No, spodziewałem się troszkę jakiegoś intro, jakiegoś coś, ale witam serdecznie w tym wyjątkowym dniu. Oj, nie wiem co powiedzieć. Już naprawdę miałem. Dzisiaj oglądałem sobie po paru latach Tube Raidersów, tych dwóch braci, co byli bracia Hoffman, jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem, najwyżej poprawicie mnie w komentarzach. Bracia Hoffman. Tak myślę? Tak, chyba. Nie wiem, nie jestem, no po prostu nie pamiętam, wybaczcie. I oglądałem sobie większość, no parę wybranych odcinków, które pamiętałem na temat terytorium Moskwy. Moskwy, Boże, co ja gadam? Prypeci, Czarnobyla, oko Moskwy, o właśnie o to mi chodziło, że Moskwa. No i cóż, można by tu gadać, ale wolę szybko przejść do nagrywania, jakże Stalkera dwójki. Jestem ciekaw. Pierwsze uruchomienie z tego, co widzicie. Tak, musimy wszystko przecież przemaglować, no bo jak żeby inaczej. Dobra, język polski, kwestie mówią. Ojejku, jakiś dziwnie tak słabo widać, o matko. Język kwestii mówionych, no to będzie. To jest ukraiński napisane, jeśli dobrze myślę. 45 niech będzie. Korekcja barw. Kurde, czemu tak dziwnie? Białe tło i białe napisy. Widzicie, tak się trochę. Okej, okay. Zostawimy tak jak jest. Zakres dynamiczny, niech będzie. No i otóż to mamy pierwsze odpalenie gry i pierwsze menu główne, tło. Nie wiem jak to nazwać. Mam nadzieję tylko, że wszystko z dźwiękiem będzie dobrze. O matko, no nie wiem co powiedzieć. Po prostu to będzie coś pięknego. A raczej mam taką cały czas nadzieję, bo muszę zobaczyć, jak to wszystko działa i jak to wszystko wygląda. Tak, na razie tak. Ja tu nie będę nie wiadomo co robił z tej gry. Aha, muzykę. No właśnie. Włączyć, wyłączyć. Ja bym zostawił wyłączoną. Ryzyk fizyk, jak to się mówi. Wyświetlaj napisy. Tak, rozmiar napisów. No niech będzie. To mi się nie podoba, troszkę się tak zlewa. Albo ja jestem jakiś. Nie no, zlewa się, no białe z białym, nie? Tylko czarne kontury widać. Dobra, tu wszystko popatrzymy, jakie są ustawienia. Kompasy, liczniki, tak wszystko ma być. Później najwyżej będziemy się bawić. Kontrast, a niech będzie 50. Tak. O, a można sobie. O, to jest lepszy. SRS. SRGB to jest najlepszy moim zdaniem tryb. Nie, czekaj, tak, zapiszmy. Zapisano ustawienia. Yeah. Głośność, wycisz wszystko, muzyka. Standardowo sobie troszkę przyciszymy, tak, z 90 punktów, znaczy 10 punktów. Do 90 chciałem powiedzieć. No, jestem ciekaw, jak to będzie wszystko słychać. Mam nadzieję, że będzie ok. Z tego co widzę, to powinno być ok. Tak, tu już nic nie będę zmieniał, bo się zdenerwuję jeszcze. Głośniki, nie, słuchawki ja mam, no. Tak, zastosuj, dziękujemy, tu. O, wow, już te dźwięki słyszę w tle. O, matko, już mi się budzą wspomnienia z pierwszych części. Och, jak się eksplorowało tereny. Zony. No dobra. Moim zdaniem wszystko. Zobaczymy, jak to będzie chodzić i działać. Dobra, ja się zamykam. A nie, czekajcie, zobaczymy. Nowa gra. Aha, okej. Są pola kampanii, okej, dobra. Poziom trudności. Weteran? No, nie sądzę. Myślę, że sobie weźmiemy początkujący. Taki, żeby swobodnie sobie przejść na kanale i wszystko wam w miarę swobodnie pokazać. Taką mam nadzieję. Tryb fabularny. W tym trybie walka jest znacznie mniej wymagająca, dając ci szansę na poznanie świata gry, nawet jeśli nie jesteś doświadczonym graczem. Jeśli interesuje cię bardziej zrównoważona rozgrywka, wypróbuj poziom trudności Stalker. Doświadczysz niebezpiecznej i bezlitosnej zony, tak jak ją sobie wyobrażaliśmy. Oj, czekajcie, muszę kliknąć, bo mi tu wyskoczyło jakieś powiadomienie. Nie, na razie. Najwyżej później będziemy sobie zmieniać wskazówkę. Och, jestem. Ja normalnie tak najarany jestem, żeby w to w końcu pograć i poeksplorować te tereny.
Jak jakieś filmy będą się zaczynać, to ja się będę wyłączać, wiadomo. Останнє питання, докторе Дальма. Ви певні, що периметра навколо зони достатньо? Якщо відбудеться потужний викид, то ми... Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скороченої НІЧАЗу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Аварійно-рятувальних служб прямують на місця. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Живий там? Нормально. Нормально. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, а? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. До місця далеко? Не зовсім. Центральний після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Тріщина в стіні лівіше розлому. Жит. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск, і уламки перетворяться на зону. Дев'ятий сектор. Бачу розлом. Повторюю. Розлом в дев'ятому секторі. Центральний! Показуй, що знайшов. Ось. Це що біса таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей ти? Він не з зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер? Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері! Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе! Я не дозволю тобі змішати все з лаймом! Ні!
Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Дістанься бункера вчених. Негода пояснить, що робити зі скану. Він уже чекає на тебе. Щасти. O, wow, niesamowite. O, ale sterowanie jest, o, wow. Pod myszkę bym powiedział. O, o, co tu się dzieje? Dobra, wybaczcie na chwilę, ale muszę wyłączyć pewną rzecz, czyli wibracje w kontrolerze. Sterowanie, tak, bo nawet chyba nie widziałem, czy... Czy są? Ciekawe. O, wibracje, o Boże, nie widziałem na tym tle. God damn it. Dobra. Zastosuj. I trochę czułość, bo to kurde takie czułe jest. Aż normalnie bym musiał myszkę podłączyć, ale to bez przesady. Czekajcie, no tak na próbę 35 niech będzie. Albo 30%. O. Powinno być ok. Zobaczymy teraz, jak się to... No trochę... Nie, trochę za wolno. Wybaczcie, że będę się bawił teraz troszkę ustawieniami, ale muszę to wszystko poustawiać. Tak z 45 myślę. Będzie optymalnie. Nie, nie, nie. Oż kurde. 45 powiedziałem. Tak jest. Jest. O, zapisz. Dobra, mamy to. Ale jak to wygląda? Niby noc jest, ale no ładnie. Ostro. Gdzie ja mam iść? Bo ja tu zeżre mnie jakieś bydle. Dobra, co my mamy? Mapę mamy? Mamy PDA nasze, kurde. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Tu mamy zapytajnik, tu coś. Już widzę, że tu będzie wesoło. Mhm. Przybliż. Ua, jaka wielka mapa. Tu pewnie elektrownia, z tego co widzę. O, wow. Czerwony las pewnie. I Prypeć gdzieś tu niedaleko. O, kurde. O, wow. Co tu się dzieje? W ogóle jakieś anomalie? Czy, no może nie anomalie. No jeszcze nie wiemy dokładnie co się dzieje. Ale fajnie to chodzi. Tylko coś kontroler mi chyba szwankuje. Tak sam jakoś się... A, to będę musiał się pobawić sam ustawieniami. A zobaczymy co to jest w ogóle. Może niekoniecznie bym chciał to zobaczyć, bo tu widzę, że... Możemy spróbować to wziąć, ale nie obiecuję. Czy tu głęboko jest? Nie, chyba nie. Ja myślałem, że coś tu jest, okej? O, wow. Ja pierdzielę. Aż czuję, że będzie katowana gra 24/7. Takie mam odczucia coś. Ale jak to wygląda? God damn it. Już na dzień dobry, pół mieszkania jakiś kamyk nam z kosmosu czy skądś rozwalił. Też nie wiemy za bardzo dużo o sobie, można powiedzieć, i co my robimy. No mniej więcej, powiedzmy. Tam jest powrotem. Oczywiście na wstępie chciałem powiedzieć, że polecam książki Michała Gołkowskiego, tak? Dobrze mówię, nie mam pamięci do... No trochę za wolno się obraca, ale to jeszcze poćwiczymy. Gołkowskiego. 5 książek w sumie z jego serii jest. I naprawdę polecam. Tam jest taki klimat zachowany i tak się wczuć można w to wszystko, że... Nie. No dobra, to muszę się nauczyć sterowania, bo tutaj widzicie. O, to standardowo. Okej. Okay.
Ale będzie tutaj, o kurde, ale to będzie gra, to już, już moim zdaniem to jest gra roku. Nieważne, że wygram w nią 50 minut. Co my tu mamy? Podnieść, dobra. No, sterowanie jest takie inne. Ale będę musiał sobie zwiększyć, także wybaczcie, bo nie mogę przeżyć tego. Może tak z 55 myślę, tak, tu... No, nie. Shit. Nie. O Boże. Nie. Abym dopiero dowalił. Byśmy od nowa wszystko przechodzili. 50 myślę. Tak, zapisz. Tak jest. Ale fajne. Ale to jest niesamowite. O, dobra. Coś my tu mamy. Kłódkę mamy. Kłódkę pewnie można... O, właśnie. To standardowe rozwalenie. Ale przejrzyjmy sobie w sumie całą lokację, jak już jesteśmy tutaj. Bo nie wiemy, co możemy nawet spotkać, trafić. Ja nie chcę nic ominąć też, szczerze mówiąc. Takie moje... Moja... nie wiem, jak to nazwać. Fobia? O, może? Dobra, jedziemy w sumie. Ale jak to wszystko wygląda? God damn it. Ja no, jestem w szoku. Każda rzecz jest tak jasna, tak ładna. No, jestem w szoku. Mając broń. Celowanie jest takie fajne. No naprawdę, no. To co mówili, to jednak powoli się sprawdza. Nie, to chciałem. Żeby nas tutaj nikt nie widział. Aczkolwiek raczej chyba nikt nas nie widzi. Dobra, zobaczmy sobie. Tak w zwarciu. Elektra. Tak myślę. Dzień dobry. No kurde. I co my mamy teraz robić? Tutaj już jeden trupek się znalazł. Co to? Borsuk jeden. O wow, czekajcie, zbierz wszystko. Shit, zbieraj to, nie mamy czasu na pierdoły. Wyposaż. O wow, jakie sterowanie, kurde. Czekajcie, coś on tu miał jeszcze? Nie, przeszukaj. Nie. Elektra. Pierwsza anomalia. Tak myślę, że nie pamiętam wszystkich nazwy. O kurde. Mamy karabin za to. Trochę amunicji. Ej, no co my mamy zrobić tak na serio? Mamy ominąć w sumie ją. Tak myślę. O, czekajcie, dobra. Szybko. A chciałem tam przeżyć. Oho. Tego bym nie chciał spotkać, szczerze mówiąc. Z takimi łapami. Bydle jakieś zdziczałe. Ale czekajcie, bo tam było do eksplorowania. Szybki dostęp, no. Oh, shit. Dobra. A tam był, ale no wolę nie ryzykować aż tak, żeby zginąć już na dzień dobry. Aha, otwórz ekwipunek. O, fajne to jest, kurde. Co my tu mamy? PDA. Chyba z tym nic nie mogę zrobić. U, pójść ten, dobra. Nie, tu apteczka, tu ten, tabletki, dobra. Sprawdził klawiaturę i myszkę, to by było lepiej. No w sumie można podłączyć, o no, ale jakoś tak na razie zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, co my tu mamy? Zobaczymy. Ale jest klimat, o po prostu jak ja chodzę teraz po tych kanałach, po tej lokalizacji, o matko. U, jest coś, dobrze. Warto właśnie eksplorować, zwiedzać, tam jest elektra. Shit! Za wolno się obracam, o kurde, ty, którędy ona będzie... A górą, Boże. Niedobry. Tego już coś dopadło. Tam elektra. Chodzi. Ja pierdzie. Znaczy chodzi. Wolę nie mieć z nią spotkania. Jeszcze mi za wolno jakby chodzi. Coś mi tu nie pasuje. Czekajcie, pobawimy się ustawieniami, ale już bardzo mocno mi się podoba to wszystko. Tylko czekajcie, tu z 60 weźmy. Tak, zapisz. Coś mi tu nie pasuje, wycentruj. Wyceluj, o, przepraszam. Wstrzymaj oddech, tak, wstrzymaj nas. Nie, to może pad mi nie domaga. Wychyl się, nie, dobra, okej, wszystko jest git. Tędy sobie pójdziemy. Nie no, stąd przyszliśmy, sorry.
Dobra, i wyjdźmy na zewnątrz. God damn it, ale jestem, no normalnie, no nie wiem co powiedzieć, ja cały czas podziwiam tą grę, jak to wszystko wygląda. A patrz. To mówię Apache, bo to wiecie, ten helikopter z... Główna misja, wróg, sojusznik. Sojusznik X-em, okej. Okay. O kurde. O, shit. No, jest okej, okay, ale cztery, no trochę. Ty parszywce jeden. No. Czekajcie, bo krwawimy. Nie to, zapominam sterowanie. Czekajcie, strzałka w dół to był ekwipunek, tak jest. Bandaż. Użyj. My się wykrwawimy w cholerę. To użyj. Czemu by nie? Zobaczymy, jak to z czasem będzie wszystko, wiecie, zbierać rzeczy i tak dalej. Kurde, trochę nas poharatał gnój. Tu żaby słychać, ale to jest genialne. Dobra, co my tu mamy? O, oj, nie to. Dobra, co? To jest uskok, lokalizacja. Okej, tu mamy iść w sumie. Znaczy mamy iść. Możemy sobie włączyć śledzenie. Zobaczymy, jak to będzie. 30 metrów stąd. Radioaktywne tutaj coś. No właśnie, jak tu przejść? Ciekawe. Żaby tylko słychać. Ostro. Tutaj jakby coś do zbierania? Nie. Ale jak to ładnie wygląda. To jakaś chatka. Możemy ją zeksplorować oczywiście. Klimat, no co? Ciekawe, jak to będziemy zwiedzać Prypeć. Albo, no, Prypeć i no, Czerwony Las też. Wszystko bym chciał pozwiedzać. No, jestem w ciężkim szoku jeszcze. To wiem, że warto eksplorować z tego, co widziałem w trailerach. Tak dokładnie, szczegółowo, bo tu wiecie, jakieś plecaki, torby, zwłoki czy broń. To by się nam bardzo przydała. Amunicja, apteczki przede wszystkim. To nam się przyda, kurde. Się boję chodzić, bo tu wiecie, jakieś bydle, dziki, pies albo coś śpi. To cholera wie, tak naprawdę. O, czekajcie, coś tu było? Nie. No dobra, przejrzymy całą chatkę. A, jeszcze tutaj przejrzymy sobie, żeby nic nie ominąć. No nocą to ja bym się bał w sumie chodzić, tak szczerze mówiąc, bo to nocą to wszystkie te mutanty, bydle wychodzi pewnie. I sobie spaceruje po świecie. Co my mamy tu? O, fajnie to wygląda, czekajcie. Okej, okay, dobra. Nie rób hałasu, nie rób hałasu. O, dzień dobry. A, przeszukaj. O, bandaże. Bierz wszystko, pyk, amunicja, tak jest, dziękujemy. O, karabin jeszcze. Jakiś lepszy. Kiełbasa. O, shit, będę klikał ten guzik. Nie, bo przyzwyczajony w innych grach, że jest ten drugi guzik do... Aha, broń mamy tutaj. O, ciekawe. Czekajcie, muszę się nauczyć sterowania, okej. Okay. Weźmy ten cięższy. Może inny kaliber? Nie, chyba ten sam. 5,45. Ostro. Te piece. Piece, kominy. To było coś. Dzisiaj pewnie ktoś ma, tak myślę. O, bandaże. Elegancko. Warto eksplorować, bo już mamy bandaże i możemy troszkę dłużej przeżyć w tej zonie, gdzie my obecnie znajdujemy się. Oho, tutaj już nic nie ma ciekawego. Miska. Kurde, fajne, że interakcja nawet z takim dzbankiem, kubkiem jest i słychać wszystko. To jest niby pierdoła, ale trzeba, wiecie, nawet się napracować na taką pierdołę. Dobra, nic nie ma. Wszystko eksplorowane, tak? Tak jest. Dobra. Ale to jest genialne. O matko. Brakowało mi właśnie takiej gry, żeby usiąść sobie swobodnie poeksplorować z otwartym światem, poznać fabułę i w tym klimacie post-apo. Z nielekką nutą survivalu, oczywiście. Dobra, tutaj zobaczymy sobie chatę. W kiblu może coś jest ciekawego, nie wiem. Wódka, kozak. O, wódka to jest bardzo przydatna rzecz. Nie mówię tu, żeby imprezować czy coś, ale na radioaktywność. Tutaj byliśmy, dobra. Tu byliśmy czy tu byliśmy? Już zapomniałem z tego gadania wszystkiego. O, co to jest? To jakby coś było. Patrzcie, skrzynka z amunicją. Tak wyglądało i tak myślałem, okej. Okay.
Ale to jest... No, no jestem w szoku. No nie wiem co mówić. No po prostu będę po trochu... Oczywiście pod każdym odcinkiem możecie się spodziewać dużo historycznych ciekawostek i nie tylko ze świata. Ze świata, no z terenu Prypeci można powiedzieć. Tu byliśmy, nie? Już zabyliśmy, zapomniałem. Się gubię w tym wszystkim, bo bym chciał wszystko oczami, wiecie, wszędzie iść i wszystko zbadać. Tam byliśmy, tu byliśmy, dobra. Jeszcze ten widok, jak to chodzi, taki movement jest taki ciekawy, nie taki sztywny, tylko wiecie, tak jak idzie, to on tak to, no czuć to po prostu, nie? Dobra, tu mamy taczkę, tu mamy... Ciekawe, czy będzie licznik Geigera. No niby słychać nam, że mamy, nie? Aha, tu jakiś rad albo bandaże. Szkoda, o, można wziąć bandaże, tylko coś tu nie łapie jakby. A to można wziąć? Antyrad? Nie? Coś? A pierdziela, to jest genialne. O, dobra, do góry sobie pójdziemy. What the fuck? Przepraszam bardzo, co to za bydle było tam? No to mamy pełne gacie. O, jakiś safe? O. O, amunicja. No i elegancko. Tak? Wziąłem? Bo się już upewniam. Dobra, wziąłem. Jakiś mołotowy. Nie, wódka to była, przepraszam, nie mołotowy. A w sumie z wódki można zrobić mołotowy. Dobra, tu jest wszystko. God damn it. To my mamy tam iść? Czy kogoś nie popiórkowało? Nie ten guzik. Tam jest powrotem. God damn it. A tam jakieś bydle, monstrum jest, kurde. Czekajcie, jak tu zejść? Aha, użyj. Wolę się nie połamać i nie spaść w ogóle z tej drabiny. Dobra, idźmy zatem. Kurde. Albo wiecie co? Można w sumie zapisać. To ja bym wolał zapisać, bo to nie chcę ginąć. O, coś tam było? Pierdziele. Jest kozak. No gra jest. Wymiata. A Boże, przejdziemy przez to. O jajku. Myślałem, że wyjdziemy z domu i przejdziemy jakby obok domu. No nieważne. Mamy tędy zejść. Oho. To myślę, że wszystko chyba zwiedziłem. Bo już chyba powrotu nie będzie. Z tego co widziałem, to płot tam jest. God damn it. No dobra. Licznik tam pyka nam. Kurde, tutaj to trzeba uważać, ten monstrum będzie. Czyżby nam już wyskoczył jakiś super mutant? Pierwszy ten, co myślę. Sojusznik. Aha, to chyba był sojusznik. God damn it. To można sprzedać, to weźmy sobie. Tylko trzeba uważać, bo to kurde. Dobra. Wyskoczy nam na plecy albo coś. Będzie wesoło. Dotarłeś do bunkra. No tak. Dobra. Wspinamy się. Tak. Nie думаю, że to będzie tak lekko. Skif. Okej, nazywamy się Skif. To ciekawe. Ciekawe imię. Okej. Kurde, tutaj wolę wszystko przejrzeć. Będzie trochę dłuższy odcinek, ale też dzisiaj wyjątkowo nie jakiś wielogodzinny. Ale to wiecie, jeszcze jutro jest dzień. O. Czekajcie, kucnąć i dupnąć w to. No i mamy bandaże. Elegancko. Jakieś szybkie użycie albo coś. No muszę zobaczyć sterowanie, jak to wszystko tam poustawiać. I zobaczymy. Tutaj można wejść? Nie. Tam pewnie będzie trzeba będzie... O, widzicie? Warto eksplorować każdy kąt. Nawet taka skrzyneczka może życie uratować pod kątem amunicji. Fajnie to wygląda. Kurde. Dobra. Chyba wszystko, tak wiecie, na pierwszy rzut oka. Nie będę aż tak wszystkiego skrupulatnie przeglądał, ale tak wiecie, mniej więcej co się rzuci w oko, to widzę. No dobra, tu ten, dobra. Otwórz. O, wow. Faktycznie napracowali się nad tą grą z tego, co tu... O. Ja już bym... Na dynkę bym skoczył. Dobra. Dobrze, tego mutanta nie spotkaliśmy, kurde, ale pewnie jeszcze go napotkamy, jak nic. Oho.
Що тут, бляха, відбувалось? Упи. Осадчка. O kurde, no trochę mu tam, ale widać kule po ścianach, także strzelali do niego, to nie był mutant, że wszedł do bunkra, ale to z drugiej strony dobrze nie wróży. Czy to byli wojskowie albo bandyci? Może? Nie, może niekoniecznie bandyci. Czekajcie, czekajcie, tutaj sobie przejdziemy. Tu nic nie widać. Oho, jajogłowi. Dzięki za broń. Artefakty, czekajcie, czy... O! No weź, dobra. Co my tam mamy? Artefakty, co to było? Czekajcie, jakiś sort albo coś? Nie, nie ma czegoś takiego, no dobra. A nie, sortu, ja, przepraszam bardzo. Kiełbasa, a to, co to było? Detektor echo. Czekajcie, no to możemy użyć. O, detektor echo. I... Jakiś artefakt był, to nie wiem, tu jakaś M4, AR-16, no, mało amunicji do tego mamy, ale wolę AK, standardowo. I, dobra, wszystko wzięliśmy, nie? Tak, wszystko, dobra. Zobaczmy sobie, co to, gdzie jest ten detektor, o, detektor. A, ten detektor, a, już przypomniała mi się pierwsze części Stalkera, ten sam. Okej. Okay. Ciekawe, czy coś byśmy tu może znaleźli, ale nie sądzę. Nie, raczej nie wydaje mi się. Jest skrzyneczka, patrzcie. Wszystkie te animacje, takie chowa tu. Podoba mi się. Ja lubię szczegóły, detale w grach. Jeszcze tego typu, nie? O, i wyciągnął elegancko. Oho. Tu chyba raczej nic nie znajdziemy, to wolę kałacha naszego wyciągnąć. PDA, apteczka, no przydało się. Apteczki, dużo apteczek, nie podoba mi się to. Coś tu robili w tym laboratorium, z tego co widzę. Oho, przeklapane. Każdy, że zberigaются dane. Anton Nehoda. Oho. A, no to co ja poradzę, że przyszedłem i oni już nie żyli, no. Coś mamy? Nie. A, nie, to byliśmy. Przepraszam. Ajajajaj, dobra. To co my tu mamy w takim razie? Aha, tutaj, okej. Okay. Wow. Włączymy. Drzwi powinny się jakoś, nie? Otwierać? Otworzyć? Ciekawe jest, no. No, co ja poradzę, że ich zabili, no. Czekajcie, a pewnie do komputerka mamy iść. Zobaczyć informacje na temat punktów skanu. Skanowania, tak? Okej. Okay. Skopiuj dane, no zobaczymy. Okej. Okay. Oho. Na Odo! Co tam? Dostawcy tebe, Germanów, klient. Skażi jemu, co nowy wykid na wesenki toczki. A na wesenki toczki rachunek nowenki. Negoda mertwy. Ja, Germanów, klient. Ну, не хорошенький у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай, но, клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що... Так, повідео, мертві. Віж? Напевно. Ти мій повідео. Ну, нагадай. Ну, нагадай. Чекай. Я сьогодні зможу пожертвувати чи ні? Коротше, йдеш за координатами. Пхаєш свій сканер в землю, потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш,
второпав? Ну, а як не второпав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Так. Бувай, клієнт. Хельбдецьке. Ну так. О, щит. Сподівайся так. Подалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. А пердяна. Це ж бункер вчених. У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Ого. Інакше доєднайся до находи. А пердяна. І як мені це зробити? Знайди аномалію. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкери розібралися, то йди впорайся. Після артефактів на пояс і йдеш ставити сканер. Чому мені ніхто не сказав, що це відкрите? Погодься. Буде вкрай Ти вже починаєм ще бачити. А, ну то добра, то де ми маємо йти далі? Oj, nie ten guzik. No tam mamy jakiś. Co to jest? Czekajcie. Taki znaczek. Skrytka przewodnika. Okej. Okay. Dziennik. Zobaczmy, co my mamy w dzienniku. Znajdźcie artefakt w polu anomalnym. To brzmi trochę niebezpiecznie, tak? Co mi się wydaje. Ekwipunek, dobra. Okej. Okay. Nieźle. Tu jest wielki świat z tego, co widzę. Ale pewnie się natkniemy na jakieś bydle. Ciekawe, która jest godzina. No, w noc jest, jak jakby nie patrzeć. Oho. Sam wyjął, okej. Okay. Tu gdzieś coś. Szukanie artefaktów. O, wow. W sumie na to czekałem. Gdzieś tutaj. Niedobrze. Coś mi tu... O, dobra. Jest. Widzę. O kurde. Pierwszy artefakt. Ja pierdzielę. Oho, już bydle jakieś wyje na mnie. Co my tu mamy? Nie powinniśmy tu długo stać. Ślimak. Pospolity artefakt występujący w anomaliach kwasowych. Gdy ślimak zostanie uderzony ciężkim przedmiotem lub upuszczony na twardą powierzchnię, szybko twardnieje. Aha, okej, okay, ciekawe. Dobra, spadamy stąd. Ja pierdzielę. Niezłe. Kurwa! O, przepraszam was, ale no, wziął mnie z zaskoczenia, no gnój! Ja pierdzielę, no zginę już. Koniec. Ja pierdzielę, no. Przeładuj to gówno. Nie, on tu wejdzie? On tu wejdzie, na pewno. Wiedziałem. Kurde, wiedziałem. No zabił mnie. Ale jak mnie wystraszył gnój. Jak nagle wyskoczył na mnie. Niewidzialny. No zapomniałem też. O, shit. No i ciekawe, gdzie mi to wczyta. Oby nie tam, gdzie na początku zapisaliśmy. Jakiś checkpoint, jakiś autosave, coś. No, chwila prawdy. O, dobrze. Shit. Dobra, nie. Nie. Szybko. Szybka akcja zaraz. Nie to użyj. Dobra. Gdzie jesteś? Mendo. No co, coś tu widziałem. O, co. No szmata, widziałem go. Czemu nie strzelił? Aha. Sitko ci zrobię z ryja. Jeszcze dla pewności. No, co za paskuda. Patrzcie, jakie to bydle brzydkie jest. Z 50 jakby miał, to bym go normalnie wylutował. Ale dobre, to podoba mi się.
Widzicie, coś z padem coś mamy, że sama gałka, no już trochę przeżyła w swoim życiu. I nieźle. Anomalia właśnie jeszcze jakaś jest, tutaj słyszę pipanie. Ciekawe. Jeszcze trochę pogramy. Ale no to było niezłe. Na dzień dobry takie smaczki. God damn it. Tutaj radioaktywność. Nie mamy jakiejś maski przeciwgazowej albo coś, żeby nas nie wdychać tego świństwa gówna. O, jest ktoś. Znaczy był, znaczy się. Weź wszystko. No, weź to. Dobra, spadamy. A, strzałka w lewo to jest, a widzę tutaj. Tu, okej. Okay. Niezłe, naprawdę, podoba mi się. A gdzie my teraz mamy jeść w ogóle? Misje poboczne, o, to będzie, no. O kurde, ale no jestem, no po prostu nie wiem co mówić, jestem pod wrażeniem wielkim. Tam i z powrotem, rozpocznij skanowanie w pierwszym punkcie, okej. Okay. Dobra, idźmy nocą, w sumie nocą cały czas, ale jest klimacior, nie? Czekajcie, tędy przejdziemy? No nie bardzo, a może? Nie chcę tak. Musimy jakoś logicznie tędy chyba przejść. Przez to? Tu możemy otworzyć coś, nie? Nie, tu coś wali promieniowanie ostro. Nie, tu zepsute. Czy tu nie było przejścia? A, było przejście. Widzicie. Oj, tu można wejść, patrzcie. Ale smaży. Uch! Promieniowanie. Nie. Do widzenia. Ja tam nic nie widzę nawet szczególnego, żeby przykuło moją uwagę, żeby tam włazić się naświetlać. Ale to jest niesamowita gra. Ja pierniczę. Ja przypomina mi się właśnie Metro Exodus. Tam fabuła i klimat. I no nie ma co mówić. To wymiata wszystko, co tylko możliwe. Mechaniką, fabułą, grafiką, muzyką, klimatem. Mogę tak cały dzień gadać. Oho, dobra. Gdzie był detektor? Ten detektor, dobra. Chyba tu mutant mi nie wyskoczył. No raczej chyba nie wyskoczył, ale nigdy nie wiadomo. To znienacka ci rzuci się na twarz menda jakaś. Nie, tu jest promieniowanie. Nie? Wow. Ustaw skaner. Patrzcie, tutaj jakaś anomalia dziwna. Okej, okay, mamy skaner. Ciekawe. Jak to działa, co to robi? Aha. O, wow, halo. Trochę zepsuliśmy mur. Надо чекать. Ухо заряджання завжди таке непримітне. Бір сканер. Хрін там. Ну, перевірно. Казав же, валити треба. Повертайся. Сканер топас. Та тихо, не панікуй. Час іще є. Іду до наступної точки. Nie. Wiedziałem. Czekajcie. Może znajdziemy? Nie, chyba nie. Dobra, przejdziemy tędy. Nie ma tu nic, co schowamy. Nie mamy śrubek? Oj, nie ten guzik. Czekajcie, śrubek? Nie mamy śrubek. No nie, no to jest światełko. A to? Aha, to jest po prostu schować broń. No dobrze wiedzieć. I tu jest poziom promieniowania. Nie mamy śrubek. No to... O, zapisywanie. O, jak dobrze. O, tu jest pikowanie. O kurde, ty, halo. Wow. Ciężko mi trafić. Za szybko. Myszko to bym szybciej go zabił, ale... O, wow. Dostał. No, feeling strzelania, spoko.
Został? Plama została tylko. No ta gra jest niesamowita, naprawdę. Trochę gramy, a szok. Dobra, jeszcze jeden powinien być chyba. Czy dostał tamten wtedy, nie wiem. Musimy się pilnować. Czekajcie, on gdzieś tu leży. Dobrze jest X, bo to, tak bym ich szukał. Obrzyn, to sprzedamy. Co my tu mamy? Pistolet? Dobra, weź wszystko. Też udźwig musimy pamiętać, bo to tak nie będziemy wszystkiego dźwigać, nosić. O, pykniemy sobie pićku, tak jest. No, weźmy sobie bandaż. Granat miał. O kurde, gnój, patrzcie. Ciekawe, czy można rozładować broń i wyrzucić. Ciekawe, ciekawa opcja by była. W pierwszych częściach tak było. Tutaj mają obóz, gnoje. Znaczy mieli, bo już nie żyją. Pierdziele. Czekajcie. Się przyda nam. Amunicji troszkę. Nieźle. Jakaś pieczona wiewiórka, szczur. Wódka. Konserwa. Dobrze. To jest niesamowite, to jest. Ja chyba jutro znowu zacznę czytać wszystkie książki od nowa, bo warto. Jakieś cytaty wybrane? W sumie mam zapisane. To ten był. Ile my mamy udźwigu, bo to tak sobie wszystko zbieram fajnie. A, no to trochę trzeba już... A czekajcie, zobaczmy ustawienia. O, rozładuj, jest broń. Jest takie coś, okej. Też rozładuj. O, i niech będzie. To sobie sprzedamy, to będzie elegancko. Dobra, zobaczmy mapę, gdzie my jesteśmy. Rozpocznij skanowanie w drugim punkcie. O, ale tu jest jakiś punkcik, który bym chciał jeszcze na koniec odcinka odwiedzić z wami. Oczywiście bez was nie będę grał, żeby jasne było. Kurde, sprintem bym nie chciał biegać, bo tutaj niezbadane tereny są. Tu jest jakiś punkt, nie wiem, jakaś... Ciężko mi to powiedzieć, co to jest. What the fuck? Co to było? Aha. Okej. Zobaczymy sobie. Nie ma nic. Kurde. Co jest? Coś mi tu atakowało. What the fuck? Co jest? Aha, dobra. Już wiem. Ja pierdzielę, no tego się nie spodziewałem teraz. What the fuck? Okej. Dobra, tu nic nie ma. No, tu gościu był. O, shit. No, trochę tych apteczek zużyjemy, ale trochę ich dużo mamy, także spoko. Dobra, szybko przejrzymy i spadamy stąd. Tu widzę, jakaś anomalia jest, no dobra. No zostaw mnie, gnoju. Dobra. Tędy. Zmęczył się, kurde. Okej. Okay. Tędy raczej nie przejdziemy. Chyba, że naokoło. Shit. Tu jest jakiś. Tak myślę. Ale smali. Nie. Zostaw mnie. Dobra, zostawiamy to w cholerę. Tutaj widzę, jakieś podejrzane rzeczy się dzieją. Czekajcie, weźmy sobie bandaż. Nie no, bandaż to może nie. O. God damn it. Czy rzucają się na mnie przedmioty? Bardzo niedobrze. Ale wiecie co? Przed tą jaskinią sobie zakończymy odcineczek. Bo to i tak 50 minut z tego, co widzę, to się nagrywa. Bardzo fajna gra, podoba mi się. Będziemy codziennie będą odcinki. Będziemy wszystko zwiedzać, eksplorować. Nie ma innej opcji. Nie patrzcie na datę, bo to jest... To tak nie działa.
To tak głupie to jest, no ale nieważne, bo nie mam podpiętego internetu w konsoli i taki zapis, no. Oszukałem, wyprzedziłem przyszłość, tak. No dobra, nieważne. Mam nadzieję, że wam się tyle podobało i widzimy się w sumie w następnych odcinkach. Ja jestem pod ciężkim wrażeniem, naprawdę pod ciężkim. Trzymajcie się, do następnego. Do widzenia.